Witam serdecznie. Rozpoczynamy kolejny program serii Mazowsze Powiat Płock. Dziś porozmawiamy o aktualnych tematach, które dotyczą miasta Płocka z włodarzem Płocka, z panem Andrzejem Nowakowskim. Witam serdecznie, panie prezydencie. Witam pana redaktora, witam państwa. Porozmawiamy teraz o bardzo ważnym temacie, o temacie najbliższej sesji Rady Miasta Płocka, podczas której będzie głosowane właśnie i omawiane absolutorium dla pana prezydenta. Kiedy państwo oglądają ten program, jesteśmy już po sesji Rady Miasta Płocka, ale my jeszcze tego werdyktu ostatecznego nie znamy. Ale wyjdźmy od definicji. Panie prezydencie, czym jest absolutorium? Absolutorium jest taką oceną radnych pracy prezydenta w minionym roku. Są takie dwie bardzo ważne sesje Rady Miasta. Każda jest istotna, bo na każdej radni podejmują decyzje istotne dla funkcjonowania miasta. Ale dwie są szczególne. To sesja budżetowa w grudniu, kiedy radni uchwalają budżet, i właśnie sesja najczęściej w czerwcu, gdzie radni oceniają pracę prezydenta, wykonanie tego budżetu za rok ubiegły. I albo ocenią dobrze i wówczas udzielają tego absolutorium, albo niestety ocenią negatywnie i wówczas mogą tego absolutorium nie udzielić. Ja już przez radnych byłem oceniany 11 razy praktycznie. W tym momencie kolejny raz, do tej pory zawsze to absolutorium było przez radnych udzielane. Wcześniej jeszcze opinie na temat tego absolutorium, to jest istotne, wydaje Regionalna Izba Obrachunkowa, która bada pod względem finansowym realizację budżetu za rok ubiegły. Jestem dobrej myśli, choć często podczas tego rodzaju sesji do głosu dochodzi zbyt dużo polityki i wówczas te wystąpienia dosyć emocjonalne, polityczne mogą nieco zamazać realny obraz sytuacji, taki bardziej merytoryczny. Natomiast zawsze warto popatrzeć na cyfry, popatrzeć na to, co zostało zrealizowane w ubiegłym roku, jakie inwestycje zostały zakończone bądź rozpoczęte, jak one są realizowane i czy w różnych innych obszarach miasto właściwie realizuje swoje zadania. No to teraz rozważmy te dwa scenariusze. Co się dzieje, kiedy pan prezydent uzyska absolutorium? A co by się stało w momencie, w którym tego absolutorium nie będzie? Kiedy prezydent uzyska absolutorium, to wszyscy składają gratulacje i mówią, że super, ten rok zamknęliśmy poprzedni udzieleniem właśnie absolutorium. Jeśli natomiast radni nie udzieliliby absolutorium, to mogliby wszcząć procedurę referendalną, ale do tego są potrzebne kolejne działania, kolejne uchwały Rady Miasta. I w historii Płocka takiej sytuacji nie było, natomiast zawsze może to nieudzielenie absolutorium być taką żółtą kartką dla prezydenta, że oto w pewnych kwestiach rzeczywiście samorząd powinien funkcjonować lepiej. Czyli to nie jest tak, że brak absolutorium oznacza z automatu na przykład odwołanie włodarza miasta? Nie, z automatu absolutnie nie. Jest teraz w panu, panie prezydencie, niepewność po tych 11 takich przypadkach nad absolutorium, czy już teraz to jest rutyna dla pana? Nie, to nigdy nie może być rutyna. Zawsze trzeba uważnie wsłuchiwać się w głosy zarówno wszystkich radnych, zarówno tych z opozycji, jak i tych, którzy wspierają prezydenta na co dzień, ponieważ ten głos jest bardzo istotny, bo jest to głos także mieszkańców Płocka. Oczywiście mieszkańcy Płocka, tak jak mieszkańcy każdej innej gminy, miasta czy powiatu, raz w tej chwili na 5 lat mogą ocenić prezydenta, bądź wójta, bądź burmistrza, albo kolejny raz, dając mu jak gdyby mandat zaufania i powierzając tę funkcję na kolejną kadencję, albo wybierając innego kandydata. Taka jest, na tym polega demokracja. Radni natomiast robią to, tak jak powiedziałem, raz do roku, co roku oceniając działania prezydenta. Ten rok, czy rok 2020, który będzie na najbliższej sesji oceniany, był rokiem szczególnym. Też miejmy tego świadomość, że był to rok pandemii, z którego wychodzimy dopiero teraz, po trzeciej fali, bardzo już zmęczeni tą pandemią, gdzieś tam poobijani. Często niestety zdarzyło się, że mogliśmy stracić kogoś bliskiego. Jeden z radnych, co prawda nie z powodu COVID-u, ale jednak także zmarł, więc to są rzeczy bardzo, bardzo trudne.
które dotknęły nas w bardzo różnych obszarach. Oczywiście ten pierwszy obszar, który był na pierwszej linii frontu, to służba zdrowia, gdzie wspieraliśmy jako samorząd zarówno nasz szpital, jak i szpital wojewódzki. W tej chwili jako samorząd również organizujemy szczepienia. No, mało kto zdaje sobie sprawę, że i akcje szczepień, ale także te szczepienia podstawowe realizują samorządy i realizuje ta niepubliczna opieka zdrowotna, czyli przychodnie. Rząd jedynie namawia do szczepień, a już realizacja tego programu szczepień spoczywa właśnie na barkach samorządów i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przychodni, które także szczepią Polaków, szczepią płotczan. Ostatnie akcje w minioną niedzielę i w najbliższą niedzielę to akcje, które razem z jednym z PZOZ-ów właśnie żeśmy zorganizowali i spotkało się to z bardzo pozytywnym odzewem głównie młodego pokolenia płotczan. Natomiast pandemia dotknęła nas w wielu obszarach, także na przykład obszar edukacji. Musieliśmy nagle przestawić się na naukę zdalną. To wymagało ogromnego zaangażowania zarówno ze strony nauczycieli, ze strony rodziców, ze strony samych dzieci. To była kwestia organizacji tego przez miasto i tutaj jestem przekonany, że wspólnie, przy ogromnym wysiłku też daliśmy radę. W wielu obszarach niestety było to też bardzo trudne, bo rząd podjął pewne działania po omacku, zamykając na przykład parki, ogrody zoologiczne, co kosztowało budżet miasta 1 000 000 zł. Obszar komunikacji miejskiej, który nie był objęty w żadnej tarczy, myśmy musieli wesprzeć jako miasto 2 000 000 zł, żeby komunikacja dalej mogła pełnić tę funkcję swoją, zapewniając bezpieczeństwo komunikacyjne, dając możliwość podróżowania po Płocku do pracy, z pracy, ale także wszystkim tym, którzy właśnie dzięki komunikacji mogą się miejskiej poruszać. Więc nie ma chyba obszaru, którego by ta pandemia nie dotknęła. Wsparcie dla przedsiębiorców. Również ze strony miasta zrobiliśmy wszystko, co tylko możliwe, zmieniając uchwały, ja jako prezydent podejmując zarządzenia, które wychodziły naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Bo tylko wspólnie, solidarnie mogliśmy rzeczywiście z tą pandemią się zmierzyć. Oczywiście to także nie było proste w wymiarze inwestycji, ale tutaj również większość inwestycji, zdecydowana większość jest realizowana. Niektóre płatności, tu w przypadku akurat stadionu, musieliśmy przesunąć na rok 2021, ale znowu nie zawsze to była wina miasta. Najczęściej była to kwestia właśnie tego, że pandemia dotykała również przedsiębiorców, firmy, bo chorowali na przykład pracownicy i w efekcie niektóre realizacje inwestycji uległy wydłużeniu. Te niejasne komunikaty dotyczące stanu pandemii wpłynęły również na rozrywkę. Tutaj między innymi dlatego nie będzie festiwali, które wpisywały się zazwyczaj w letni krajobraz Płocka. Panie prezydencie, no właśnie, Płock wyszedł obronną ręką z tego 2020 niełatwego roku? Wydaje mi się, że tak. To mówię, radni też to ocenią. Natomiast no, ja powiedziałem o wielu obszarach. Pan redaktor dodał kulturę jeszcze, która również wychodzi bardzo, bardzo z trudnej sytuacji, jaką pandemia. Dokładnie. Mało tego, nawet dziś, choć można organizować różnego rodzaju widowiska, koncerty, to jednak w tak ograniczonym zakresie, że organizatorzy festiwali nie podjęli się tego działania, nawet jeśli to będzie to w dużo mniejszym, ograniczonym zakresie. A proszę pamiętać, to nie jest tylko tak, że poprzez to, że po raz kolejny został odwołana do Audioliver, że nie będzie kolejnej edycji hip-hopu, która została, podobnie jak Audioliver, przełożona na rok następny, to oznacza, że nie zarobią organizatorzy. To przede wszystkim także nie zarobią mieszkańcy Płocka, którzy przy okazji wizyty w naszym mieście 50 000 turystów mogli liczyć na to, że rzeczywiście w ten jeden, drugi, trzeci weekend będą w stanie nadrobić te zimowe miesiące. To chociażby branża hotelowa, to chociażby taksówkarze czy restauratorzy. Dokładnie tak. Oni także tutaj niestety na braku festiwalu jednego czy drugiego ucierpią. Natomiast no, na tyle, ile samorząd może, na tyle wspiera tę branżę. W części są one wspierane także przez tarcze rządowe. Natomiast no, niestety w przypadku miasta myśmy jedynie w tej pierwszej tarczy
otrzymali wsparcie, gdzie środki zostały podzielone proporcjonalnie. W tej drugiej i trzeciej, którą ogłaszał rząd, dzieląc trochę nie wiadomo na podstawie jakich kryteriów środki na inwestycje samorządowe, niestety Płock został pominięty, podobnie jak wiele innych dużych miast. Panie prezydencie, sesja z absolutorium to również wystąpienie pana prezydenta skierowane do radnych i do wszystkich płoczan. Na jakie punkty podczas tego czwartkowego wystąpienia zwróci pan szczególną uwagę? No, przede wszystkim na to, co powiedziałem także tu panu redaktorowi, na to, że przede wszystkim podziękuję za tą ogromną solidarność w walce z pandemią wszystkim tym, którzy zaangażowali się. Myśmy powiedzieli znowu o wielu płaszczyznach, ale chociażby warto wspomnieć o opiece społecznej, gdzie rzeczywiście również i tutaj, zwłaszcza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także cały szereg organizacji pozarządowych wspierali przez wiele, wiele miesięcy seniorów potrzebujących pomocy i wsparcia. Dzisiaj o tym nie pamiętamy. Dzisiaj maseczki właściwie są w każdym miejscu do kupienia albo nawet można je zabrać ze sobą. Natomiast ten początek był przerażający, bo nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała pandemia. Natomiast brakowało tych podstawowych środków ochrony osobistej, czyli maseczek czy płynów dezynfekcyjnych. Dzisiaj to już weszło, wrosło w naszą codzienność. Także jesteśmy już bezpieczniejsi, ponieważ duża część z nas została zaszczepiona i nie stanowi takiego potencjalnego zagrożenia transmisji koronawirusa. Wiemy więcej także. Wiemy, że okres letni jest takim okresem, gdzie tych zachorowań jest zdecydowanie mniej. Tak było w ubiegłym roku, tak jest i w tej chwili. Natomiast niestety te miesiące jesienno-zimowe znowu oby nie były czasem, kiedy tych zachorowań będzie dużo, dużo więcej. Natomiast ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, która tutaj jest domeną rządu i na którą rząd powinien dużo bardziej zwrócić uwagę. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie pandemii i koronawirusa, bowiem w związku z koronawirusem mieliśmy wszyscy jako społeczeństwo niestety utrudniony dostęp do służby zdrowia. W efekcie braku na przykład badań profilaktycznych i wielu innych takich kontaktów z lekarzem dzisiaj tego statystyki takie co miesiąc codzienne podane przez rząd nie obejmują. Ale te statystyki, które były na koniec roku, były przerażające. Ilość zgonów w Polsce była największa tych ponadwymiarowych od czasów II wojny światowej. Tego nie wolno nie widzieć. Na to trzeba również reagować. I w tym momencie ta reakcja to właśnie powinna być reakcja dotycząca większej ilości badań profilaktycznych, wsparcia służby zdrowia na tym poziomie, bo to, że zamykane będą kolejne oddziały internistyczne przekształcane w covidowe, to będzie oznaczało tylko tyle albo aż tyle, że choć będziemy leczyli na covid, to nie obejmiemy leczeniem na przykład szpitalnym wielu pacjentów, którzy tego leczenia wymagają, a którzy nie są chorzy na COVID, ale na przykład na choroby krążenia czy inne wymagające leczenia szpitalnego. Tu warto też przypomnieć, że miasto Płock wyszło naprzeciw przedsiębiorcom i również podało im pomocną dłoń, chociażby zmniejszając czynsz w lokalach, które należą do miasta Płocka. No, o tym wspomniałem. Rzeczywiście to jest ta decyzja, którą mogłem podjąć jako prezydent zarządzeniem i taką decyzję podjąłem bardzo szybko i ona właściwie do tej pory obowiązywała. Natomiast uchwałą Rady Miasta zostało także obniżone podatki te lokalne dla przedsiębiorców. To także stanowiło taki bardzo wyraźny impuls i taki element solidarności z przedsiębiorcami, którzy wymagali pomocy w tym trudnym okresie. Zostajemy w temacie pandemii. Panie prezydencie, skąd pomysł, żeby szczepić płoczan w magistracie? To pomysł także z innych miast, gdzie podczas różnego rodzaju imprez, spotkań i w takich nietypowych miejscach były takie szczepienia organizowane. Do nas zwróciła się jedna z przychodni, mówiąc, że dysponuje szczepionką Johnson, czyli tą taką jednorazową i czy jesteśmy zainteresowani jako miasto, ażeby w ten sposób współpracując zaszczepić większą liczbę naszych mieszkańców. Powiedzieliśmy oczywiście, że tak, tym bardziej, że dzisiaj są już takie możliwości, bo przypominam, wcześniej takich możliwości w ogóle nie było. Trzeba było zapisywać się, a dzisiaj już rzeczywiście każdy, kto chce, może w tej formule się zaszczepić, jeśli tylko szczepionka jest dostępna.
ponieważ było to możliwe, więc zdecydowaliśmy się i tę akcję powtórzymy rzeczywiście w najbliższy weekend, także wszystkich tych, którzy są zdecydowani, zachęcam. Jeśli tylko będą dostępne szczepionki, będziemy tę akcję konsekwentnie powtarzać, ponieważ no, chcemy czuć się wszyscy bezpieczni i ograniczyć no, potencjalną tą czwartą falę i jej bardzo negatywne konsekwencje do minimum. I niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy, na którą serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.